Zapraszamy do wysłuchania podatkowego podsumowania tygodnia przygotowanego przez KPMG w Polsce. Dzień dobry Państwu. Jest 12 listopada 2018 roku. Zapraszamy do wysłuchania skrótu wybranych, najważniejszych wiadomości podatkowych z minionego tygodnia, przygotowanego we współpracy z ekspertami podatkowymi KPMG w Polsce. Kwestia spełnienia przesłanki nieodpłatności świadczenia w stosunku do nagród wydawanych w ramach konkursu. Zgodnie z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 7 listopada bieżącego roku nie można zgodzić się ze stanowiskiem organu, że skoro nagrody otrzymują jedynie zwycięzcy konkursów, a w konsekwencji nie są one wydawane wszystkim uczestnikom, lecz wyłącznie podmiotom osiągającym podczas rywalizacji najlepsze rezultaty, to w tym przypadku mamy do czynienia ze wzajemnym zobowiązaniem obu stron do dokonywania pewnych czynności, co wyklucza możliwość zastosowania zwolnienia z artykułu 21 ustęp 1 punkt 68a ustawy PIT. Wbrew temu stanowisku w analizowanej sprawie nie budzi wątpliwości, że nagrody wydawane w konkursach stanowią nieodpłatne świadczenie, o którym mowa w artykule 21 ustęp 1 punkt 68a ustawy PIT. Udział uczestników w konkursie nie powoduje bowiem u nich konieczności ponoszenia jakichkolwiek kosztów, ani też uczestnicy nie dokonują żadnych świadczeń ekwiwalentnych w zamian za otrzymanie nagrody. Nowa matryca stawek VAT od 1 stycznia 2020 roku. Minister Finansów opublikował 9 listopada 2018 roku projekt nowelizacji ustawy o VAT i ordynacji podatkowej. Nowelizacja ma na celu przede wszystkim wprowadzenie nowej matrycy stawek VAT, to jest wprowadzenie nowych wykazów towarów i usług opodatkowanych stawkami obniżonymi 8% i 5% klasyfikowanych na podstawie nomenklatury scalonej CN oraz PKWiU 2015. Nowością będzie też wprowadzenie instytucji wiążącej informacji stawkowej WIS jako instrumentu zapewniającego podatnikom większą pewność co do prawidłowości opodatkowania podatkiem VAT realizowanych transakcji. W tym zakresie projektowane przepisy określają procedurę wydawania WIS oraz przewidują stosowną ochronę dla podatników posługujących się WIS. Zakłada się, że nowe przepisy wejdą w życie 1 stycznia 2020 roku z wyjątkiem przepisów dotyczących wprowadzenia WIS oraz regulacji dotyczących stawek na książki, nuty, mapy i czasopisma oraz e-publikacje, które mają obowiązywać od 1 kwietnia 2019 roku. Działalność w specjalnej strefie ekonomicznej na podstawie kilku zezwoleń. 8 listopada 2018 roku Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyrok, w którym zgodził się z podatnikiem, że w przypadku posiadania kilku zezwoleń strefowych na działalność w danej specjalnej strefie ekonomicznej, podatnik jest zobowiązany do prowadzenia jednej ewidencji. Zatem brak jest podstaw prawnych do przyjęcia stanowiska wyrażonego przez organ podatkowy w interpretacji indywidualnej, że podatnik ma obowiązek prowadzenia kilku ewidencji odpowiadającej liczbie uzyskanych zezwoleń strefowych. W konsekwencji zwolnieniu aż do wysokości ograniczeń wynikających z zezwoleń łącznie będzie podlegał dochód ustalony łącznie z całej działalności prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej w oparciu o wszystkie posiadane przez niego zezwolenia. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego. Likwidacja górnego limitu składek ZUS niezgodna z konstytucją. 14 listopada bieżącego roku Trybunał Konstytucyjny orzekł, że ustawa z dnia 15 grudnia 2017 roku o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw, która przewiduje zniesienie górnego limitu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, jest niezgodna z artykułem 7 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej. Nowe przepisy miały wejść w życie od początku 2019 roku. Wprawdzie w sentencji wyroku Trybunał Konstytucyjny uznał, że nowelizacja nie narusza artykułu 2 Konstytucji, mówiącego, że Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym, urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej, ale jednocześnie stwierdził niezgodność ustawy z artykułem 7 Konstytucji. Indywidualne konta emerytalne i indywidualne konta zabezpieczenia emerytalnego z nowymi limitami wpłat na 2019 rok. Zgodnie z opublikowanym w Monitorze Polskim obwieszczeniem ministra rodziny, pracy i polityki społecznej z 30 października 2018 roku w sprawie wysokości kwoty wpłat na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego w roku 2019, w sprawie wysokości kwoty wpłat na indywidualne konto emerytalne w roku 2019, w przyszłym roku maksymalne limity rocznych wpłat na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego IKZE oraz indywidualne konta emerytalne IKE będą wynosić odpowiednio 5718 zł i 14295 zł. Wersja tekstowa odcinka oraz powiązane publikacje dostępne na stronie kpmg.com/pl/ppt. Dziękujemy za uwagę i zapraszamy do wysłuchania kolejnego podatkowego podsumowania tygodnia. Wszystkie podcasty z cyklu dostępne są na stronie kpmg.pl.